Pani Doroto, obliczenia wprowadziły mnie w wynik, że to będzie 15 lat, jak są Państwo z Marcinem w Dzień Dobry TVN, kawał czasu. Czy Pani zmieniła się jako prowadząca przez ten czas? Zestarzałam się. A doświadczenie? A większy luz, mniej stresu, łapanie w mig tego, co Marcin zaraz powie? Ja myślę, że mieliśmy luz i mniej stresu już, a teraz jeszcze w ogóle mamy luźną gumę, jak mówi Marcin. Czyli czujemy się bardzo swobodnie w programie, który znamy doskonale, jakby była to nasza własna kieszeń i kochamy ten program, więc myślę, że nabraliśmy jeszcze większego rozpędu, mimo tak dużego doświadczenia. Wasza praca, zakładam, że nie kończy się o godzinie około 11, kiedy schodzicie z anteny. Czy wy analizujecie na przykład te wszystkie wyniki, które potem przychodzą, raporty? Czy jest to część też czegoś, co zajmuje waszą głowę, czy ten stres w ogóle odkładacie na bok i to nie jest pani sprawa? Analizujemy oczywiście, po to, żeby wiedzieć, co się ogląda, a co do sekundy mamy pokazane, co się oglądało, a co nie. Albo kiedy widzowie zmienili kanał, bo coś im się nie spodobało. To jest ważna informacja, po pierwsze, żeby ten program ułożyć i jak go ułożyć, a po drugie, żeby z pewnych rzeczy zrezygnować albo pewne rzeczy stosować częściej. To jest informacja, którą muszą mieć zarówno prowadzący, jak i osoby decydujące. To się robi nie po to, żeby się dołować, tylko żeby zbierać informacje. To jest rodzaj badania. Robimy też badania nad naszą publicznością. To wszystko potrzebne jest, żeby dobrze ten program układać i żeby był coraz bardziej atrakcyjny dla widzów. Domyślam się, że może nie badania, ale jednak te obserwacje dotyczą też tego, jak poszły wam poszczególne rozmowy. Czy pani jako bardzo doświadczonej dziennikarce zdarza się, że jednak ktoś z produkcji, wydawca mówi, no Dorota, tutaj jakbyś mogła trochę inaczej, czy w ogóle nie ma miejsca też na takie rzeczy? Nie zdarzyło nam się, żeby zwrócić uwagi na temat naszych wywiadów, ale wcześniej my rozmawiamy z producentami, z wydawcami. My mamy też sugestie, na czym by producentowi czy wydawcy zależało i staramy się te sugestie spełnić. Więc to jest obopólna praca, ale odpowiedzialność za to, jak jest poprowadzony wywiad, w którą stronę pójdzie, jaka będzie puenta, to jest sprawa prowadzących. A na czym zależy Dorocie Wellman, bo program się rozwija, żeby było Dzień Dobry TVN jeszcze lepsze? A mnie zależy na poziomie, żebyśmy równali w górę, żeby były rzeczy ambitniejsze i ciekawe, żebyśmy dużo mówili o kulturze, bo uważam, że kultura w Polsce za chwilę umrze i jej nie będzie, bo będzie sterowana politycznie, a nie będzie miała nic wspólnego z prawdziwą, wysoką kulturą. Żebyśmy dużo mówili o sprawach społecznych, bo one są istotne dla naszych widzów. Żebyśmy tworzyli poziom, a nie spełniali oczekiwania takich szerokich gustów. Uważam, że powinniśmy wyznaczać trendy. Obserwuje Pani konkurencję? Ogląda program śniadaniowy w TVP? Tak, oczywiście i muszę to robić. Zresztą nie tylko program śniadaniowy w TVP, oglądam również poranki informacyjne, bo w nich też się zmieniła nieco formuła i one też są nieco lżejsze niż były do tej pory. Oglądam programy poranne zagraniczne, bo są dla nas inspiracją. Wszystko to musimy wiedzieć i widzieć, bo inaczej po prostu się zestarzejemy jako program.